No ale zaczęliśmy się nie dawać i ludzie, ludzie przede wszystkim, Pan Bóg i ludzie. I ludzie byli mądrzy, mam nadzieję, że teraz są jeszcze mądrzejsi. W każdym razie to było tak, że nie dali tego połączenia, a oni sobie łączyli przez radiolinię albo przez kable telefoniczne. Internetu jeszcze tak nie było. No to cóż, nie dali pozwolenia, powiedzieli mi, no to do Bydgoszczy wozić kasetki i tam włączać w Bydgoszczy. Tu są bydgoszczanie też. I od samego początku Bydgoszcz i Toruń razem bardzo mocno działały i działa. No a ja zapytałem, dobrze, a wy jak macie? No my mamy radiolinię, my mamy wszystko. A Pan Bóg stworzył świat dla kogo? Tylko dla komunistów, ateistów czy dla katolików też? No. Zapytałem w ministerstwie, oni patrzyli na mnie, pytam, a pani ochrzczona, a pan ochrzczony tak, a komunia pierwsza była tak, a bierzmowanie było tak, a ślub kościelny był tak, ale jesteśmy po rozwodzie. No też, też, że się to wam współczuję tylko i to jest nieszczęście. Teraz na ziemi i w wieczności. A co dzieci na to i tak dalej. No i ja mówię, Pan Bóg stworzył też świat na swoją chwałę. No i założyliśmy radiolinię. Bez pytania. Bo co już pytać, jak Pan Bóg dał nam pozwolenie i powiedział, rozwijajcie się, czyńcie sobie ziemię poddaną. A Pan Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelii. To nikt nam nie może zabronić. Zgodzicie się? Nikt nie może nam zabronić. No i mówię, głosimy i to. Przyjeżdżam do tego ministerstwa. A taki jeden dyrektor departamentu, czy jak to się nazywało, czy jakiś minister mówi do mnie z krzykiem, a jak tam ksiądz nadaje z Bydgoszczy do Torunia? A ja mówię, tak oczy robię, ja nie wiem, panie ministrze, o co panu chodzi? No jak, tam jest radiolinia? A ja mówię, panie ministrze, był pan do spowiedzi? On tak, a co mnie ksiądz pyta? No bo jestem ksiądz, ja mogę wyspowiadać, pogrzeb odprawić. A powiedziałem o pogrzebie, bo w ten sposób powiedział, uważaj, bo umrzesz. Umrzesz ty też i odpowiesz przed Panem Bogiem za wszystko. W ten sposób tak powiedziałem. No, nie mogłem powiedzieć, że będzie tak za ostro, no powiedziałem delikatnie. No i tak poszło dalej i jest. Dzięki Panu Bogu i ludziom. Pan Bóg i ludzie, wszyscy razem, jeden duch, jedno serce. I nie trzeba się dać podzielić. Nie dać się podzielić. A oni nas dzielą i dzielą. Pluralizm uprawiają, o którym ksiądz biskup nasz Stanisław mówił. Pluralizm wielki, nie? Dzielić i dzielić. Nie dajemy się dzielić, tak czy nie? Jeden duch i jedno serce. I tak jest w rodzinie Radia Maryja. Tylko trzeba, żeby jeszcze wszyscy słuchali Radia Maryja. Idźcie i głoście. Idźcie i głoście. Jakby wszyscy Polacy słuchali Radia Maryja, Polska byłaby wnet zupełnie inna. Zgodzicie się? Także tym wrogom mówcie. Jak tam opowiadacie te głupstwa różne na Radio Maryja też, a słyszałem taki... Jaka to była? Nie, to była Platforma, z Platformy taki mówił, to z Inowrocławia, tak blisko Torunia. Co on za głupoty mówił, że pytał się, czy nam ten Zambergon nie dawał pieniędzy, czy sugerował, że dawał. No tak, akurat. Co tak? To my nie z Platformy, tylko dzieci Boże. I my przyjmujemy tylko godne pieniądze, a potrzebujemy ich, a potrzebujemy, owszem, i będziemy do was się zwracać zawsze, bo przed nami bardzo dużo do zrobienia, a to kosztuje jak nie wiem co. Ojciec Jan tu jest, tak, ojcze Janie, on mnie ciągle powstrzymuje, to wam się poskarżę. No tak, mówi, proszę ojca, nie ma pieniędzy. I po co on to mówi? Mógłby ojciec mówić, są pieniądze. A on, no niestety, mówi prawdę. No i cóż. I tak nieraz jest, mówi, ojcze, już musimy zapłacić. No nie, jeszcze parę dni. Możemy poczekać. No to poczekajmy. I dochodzą. I przychodzą te pieniądze. Tyle, ile potrzeba koniecznie. Ale nie na to wszystko, co chcemy.
Teraz musimy na przykład samochody. Wczoraj mi pan Mirek mówił, ojcze, musimy kupić samochody absolutnie transmisyjne. Ojcze, już niebezpiecznie. Tak jest, ojcze Grzegorzu? Przekonamy go, że bezpiecznie, mówią ojcowie. Dobrze. Kochani, za wszystko wam dziękujemy, po Panu Bogu, wam wszystkim, księżom, biskupom dziękujemy, kapłanom dziękujemy za waszą życzliwość. Gdzie jest biskup życzliwy i kapłani życzliwi, to pełno i autobusów jedzie na Jasną Górę, tak czy nie? No, to widać po was teraz i po księżach tutaj, widać wszystkich. Także dziękujemy, ale wszyscy są życzliwi, co najwyżej jeszcze niektórzy tak nie mocno to wyrażają, prawda? Bo co by było w Polsce bez Radia Maryja? Słuchajcie, już byśmy byli wszyscy zaczadzeni tymi mediami liberalno-lewicowymi. Chociaż część jest zaczadzona, to słowo zapożyczam od księdza arcybiskupa Leszka Sławoja Gudzia. On dobrze mówi, prawda? Zaczadzenie tymi mediami. Także jak oglądacie te TVN-y, te inne, już nie będę wymieniał wszystkich, żeby im reklamy nie robić, te wszystkie media, w których tylko nienawiść sączą do Polaków, do Polski, do Kościoła, do Radia Maryja też, to oglądajcie też telewizję Trwam. I czytajcie porządną prasę. Tam jest transparent taki. Tygodnik katolicki Niedziela. Bardzo porządne pismo. Pisma katolickie do ręki. W każdą niedzielę. Kochani. Nasz dziennik do ręki. Nie wiem, czy widzieliście już dzisiaj nasz dziennik. Ja już trochę przeczytałem. A kto już ma nasz dziennik? Rękę do góry. Bo za darmo rozdawali. No tak, na Jasnej Górze. Dobrze, dziękujemy naszemu dziennikowi, że dzisiaj za darmo rozdawał, ale to jest obowiązek teraz kupić co najmniej 10 razy. No co to jest 10 razy? 10 dni tylko? No to trzeba codziennie. I tam jest, ja dzisiaj czytałem księdza biskupa Wiesława Meringa, dlaczego niedziela jest dniem świętym, o czym musi pamiętać każdy katolik. Świetnie napisane. Pokazuje świetnie. Nie robię zakupów w niedzielę. Wiecie, że jest taka teraz, no wszystko Solidarność robi, żeby wreszcie ta niedziela była niedzielą. Wy jesteście za tym, czy nie? Tak, ale do tych supermarketów to biegniecie po mszy. Ojciec Jan podpowiada, u nas nie ma kaplicy w supermarkecie w Toruniu. A są i takie, że nawet kaplice zrobili. Człowiek, co oni by nie... Ja pamiętam, jak był taki rzecznik prasowy kiedyś, to on, żeby uwierzyć mu, to on by z tego telewizora komunię podawał. Taki był spryciarz. No ale nie wszyscy ludzie wierzyli i dzięki temu jeszcze istniejemy. To znaczy Polska. Kochani, właśnie niedzielę, ja tak sobie myślałem przy księżach biskupach, powiedzieć, ja tu widzę jednego senatora, zresztą bardzo porządnego, bardzo porządny człowiek, a nie wiem, czy jest więcej, ale jednego senatora widzę teraz też, z żoną czy bez żony? Z żoną? Panie senatorze, z żoną? To dobrze. Z pierwszą i ostatnią, tak? A, bo w tym PiSie też, człowieku, trzecia już. Druga, gdzie tam żony? Też patrzcie, na tą prawicę też patrzcie, czy to jest prawe. Patrzcie dobrze, patrzcie, bo jak żonie niewierny, to myślicie, że wyborcom będzie wierny? Ha, myślałby kto. Akurat. Także, panie senatorze, no róbcie coś, żeby tą niedzielę wreszcie niedziela, żeby była dniem świętym w Polsce. Niech się nie boją ci rządzący. Dobra zmiana czy zła zmiana? Nie może być tylko tak kawałeczek dobra, a resztę niedobra. Tak jest czy nie? Całkowicie dobra, tak czy nie? Całkowicie dobra. I właśnie niedzielę trzeba zrobić. A nie, oni się boją, że są nienowocześni, no.
z taką nowoczesnością, to dajmy sobie spokój. Tak, także nic. I idźmy i głośmy. Głośmy, kochani. Dziękujemy księdzu biskupowi za piękne kazanie. Tak czy nie? Powiedział nam Jezus. Bóg zapłać za to. Bóg zapłać z całego serca. Zresztą zawsze. Widać, że to jest nie tylko biskup katolik, ale i profesor. A taki poukładane. Jak patrzę na tych profesorów, to w trzech punktach, czy jak tak. Tak poukładane. A to są prawdziwi profesorzy. Nie tacy. Tak. Bo są też profesorzy tacy, którzy tylko chcą honory i honoraria. Ja mówię, że to są profesorzy. Tylko honory i honoraria. Też obserwujcie. Albo autorytety takie w telewizorniach idą w tych liberalno-lewicowych i opowiadają, ach, szkoda gadać. Kochani, a więc idźmy i głośmy. Nasz dziennik też weźcie do ręki. Niedzielę, każde pisma katolickie dla dzieci, dla młodzieży. Nie bójmy się, w każdym domu. Widzicie przy kościele, że sprzedają. To nie tylko samemu kupić, ale powiedzieć sąsiadce, sąsiadowi, weź to do domu. Chociażby tytuł niech przeczytają i niech pomyślą. A nie tylko ciągle w tym zaczadzeniu żyją. Bo tacy zaczadzeni chodzą, prawda? W tych mediach liberalno-lewicowych. To jest dramat. Kiedyś ksiądz biskup Stanisław Stefanek powiedział, a jest tu z nami i za to też dziękujemy, powiedział, pamiętam, to było, jak się to sanktuarium nazywało, nazywa Choroszcz czy... Choroszcz, no dobrze pamiętam jednak, jeszcze sklerozy nie mam. Tak, Choroszcz, powiedział ksiądz biskup, takie zdanie, była transmisja Radia Maria. Mówi, dawaliśmy sobie Polacy radę z komunizmem. Dawaliśmy sobie radę w stanie wojennym, a teraz nie możemy sobie dać rady, bo są te media, które kłamią, liberalno-lewicowe. A one są bardzo dobre technicznie. Oni mają dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy. Są takie centrale, które dają pieniądze. Ogromne pieniądze. I oni jeszcze zarabiają na tych naiwnych Polakach. A reklamy ile dostają? Zresztą do dzisiaj jeszcze, chociaż niby dobra zmiana, a spółki Skarbu Państwa dają im te reklamy i dają. Ja nie wiem, jak to jest. Z jednej strony niby chcą dobrze, a z drugiej strony nóż w plecy. Utrzymują ich. Naprawdę, spółki Skarbu Państwa. Możemy wam wyliczyć, ile to w miliardy idzie. Na te media złe dają dalej. Czy to jest dobrze? Nie. I czy to jest dobra zmiana? Nie. Kto to robi? Kto to robi? Jak tacy są ci w tych spółkach szefowie, to trzeba ich zmienić. Tak czy nie? Trzeba być uczciwym, uczciwych tam dać, a nie takich, no. I kochani, ale my możemy, media jeszcze raz, idźcie i głoście, zanieście te media i katecheza w domu, od dziecka. W każdym domu katechizm Kościoła katolickiego. Pismo Święte i katechizm. I zobaczycie, że damy radę. Bo jeszcze ostatnia rzecz, z tą katechezą jest nie tak wesoło w Polsce. Nie tak wesoło. Jak się dowiaduje, że są szkoły, w których całe klasy nie chodzą na religię. W wielkich miastach, w takiej Warszawie na przykład i w innych, całe klasy ze szkół średnich. A między innymi dlaczego? Między innymi dlatego, bo dyrektorzy robią lekcje religii, katechezę na ostatniej godzinie, jako ósma. Albo na pierwszej, o 7 rano. To tak zrobione, żeby nie przyszli, albo żeby pobiegli do domu, bo już zmęczeni nawet są. Tak czy nie? Przypilnujcie też tych szkół. Co to znaczy? Ten dyrektor ma służyć ludziom, a nie ateizmowi. Jak myślisz daleko do przodu, to jeżeli na rok, to się i zboże.
przynajmniej na 10 lat sadzimy las, a daleko w przyszłość dzieci i młodzież. I takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzież wychowanie. Bo za parę lat kościoły staną się puste w Polsce, jak tak będzie. To zaczadzenie i niedbanie o katechezę dzieci i młodzieży. Zadbajcie, kochani, nie dajcie się, chociażby jeden był w takiej klasie, rodzic, ale się upominać i damy radę. Bóg zapłać za to, oddajmy się Matce Bożej i dziękuję Wam za wszystko, łącznie z tym, że jak odpowiadacie, to aż słychać głośno, nawet na tym placu mocno słychać, chociaż to niezamknięte pomieszczenie. Widać, że to jest rodzina Radia Maryja. A więc idźmy i głośmy. Oddajemy się Matce Bożej. Maryjo, niepokalana zawsze dziewica, z wdzięcznością wspominając dzień, którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji, proszę Cię dzisiaj na nowo, posługuj się mną wedle Twojej woli, uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen.